Nazywam się Hubert Kulik. Konrad Lorek. Jesteśmy uczniami 8 klasy Szkoły Podstawowej imienia błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy. Okres II wojny światowej był niezwykle trudny dla ludności żydowskiej. Poprzez udział w tegorocznej sesji chcieliśmy upamiętnić ofiary Holokaustu w taki sposób, aby pamięć o nich przetrwała, zwłaszcza wśród młodego pokolenia XXI wieku. Naszą uwagę, zgodnie z tematem sesji, poświęciliśmy bohaterom powstania w getcie warszawskim. Szczególną jednak uwagę zwróciliśmy na losy ludności żydowskiej z naszego terenu Sądecczyzny, a przede wszystkim z miasta Starego i Nowego Sącza. Na początku sami musieliśmy zdobyć i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu terminologii żydowskiej. Nasze pierwsze kroki skierowaliśmy do gminnych i miejsko-gminnych bibliotek w celu zdobycia odpowiedniej literatury. By poznać historię powstania w getcie warszawskim, udało nam się skontaktować z naszym znajomym, który na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie, by podzielił się z nami zdobytą wiedzą i fotografiami. Dzięki temu zyskaliśmy informacje bezpośrednio z Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Kolejnym punktem naszych przygotowań było poznanie historii z życia sądeckich Żydów. Niezwykle pomocne okazało się spotkanie z panem doktorem Łukaszem Połomskim, ekspertem w dziedzinie historii Żydów na terenie Nowego Sącza i okolic, a jednocześnie współzałożycielem sądeckiego sztetla. Wspólnie uczestniczyliśmy w żywej lekcji historii, którą dr Połomski prowadził w Nowym Sączu. Przemierzyliśmy wiele kilometrów, odwiedzając po drodze te miejsca, w których żyli, mieszkali i pracowali Żydzi. Po zakończeniu spotkania pan Połomski udzielił nam krótkiego wywiadu. A czy istnieje prawdopodobieństwo, że sądeccy Żydzi wiedzieli o wybuchu powstania w getcie warszawskim już w kwietniu 1943? Nie wiedzieli, bo zginęli. Natomiast ci, którzy byli na przykład na Syberii, w armii Andersa, na przykład Pinkas Rosengarten, czyli ten rabin, który był rabinem w armii Andersa, oni wiedzieli o tym i nawet organizowali specjalne modlitwy za pomordowanych. Gdyby hipotetycznie sądeccy Żydzi doprowadziliby do powstania, czy istniałby cień szansy na zwycięstwo? Ciężko powiedzieć. No nie ciężko mi powiedzieć. Myślę, że nie byłoby to możliwe. Poszukując informacji dotyczących przebiegu powstania w getcie warszawskim, znaleźliśmy na stronie internetowej Muzeum POLIN informacje o prowadzonym przez tę jednostkę ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Akcja Żonkile. Postanowiliśmy do udziału w tym projekcie zgłosić naszą szkołę. W tym celu złożyliśmy odpowiedni wniosek do dyrektora naszej szkoły, pana Aleksandra Łukasika. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Również ze zgodą dyrektora zorganizowaliśmy w naszej szkole krótkie spotkanie z Aleksandrą Kulik, studentką prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Celem naszego przedsięwzięcia było pozostawienie trwałego śladu naszych działań, dlatego udaliśmy się do miejsc związanych z zagładą Żydów w Starym Sączu, gdzie złożyliśmy symboliczne bukiety żonkili. Następnie umówiliśmy się na spotkanie z panem burmistrzem Jackiem Lelkiem w Urzędzie Gminy w Starym Sączu. Przekazaliśmy na ręce włodarza miasta dwa nasze projekty młodzieżowe. Pierwszy z nich dotyczył wykonania przez nas symbolicznej ławeczki, którą chcieliśmy umieścić pod tablicą upamiętniającą 80. rocznicę likwidacji getta w Starym Sączu. W drugim wnioskowaliśmy o modernizację i lepsze oznakowanie trasy do pomnika na Piaskach. Zaproponowaliśmy także utworzenie drogi pamięci Zginąć, ale z honorem. Nawiązaliśmy współpracę z lokalnym artystą, magistrem Morsem, celem namalowania przez niego pamiątkowego muralu, który upamiętniać miał rocznicę wybuchu powstania. W ten sposób chcieliśmy dotrzeć do masowego odbiorcy. Niestety z nadmiaru prac mural powstanie przy innej sposobności, tematycznie związanej z Żydami. Najbardziej pracochłonnym naszym działaniem było zorganizowanie wystawy prac plastycznych pod tytułem 80. rocznica powstania w getcie warszawskim oczami różnych pokoleń Polaków. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Starym Sączu, gdzie dzieci i młodzież pod okiem pani magister Anny Zając-Binkowskiej wykonały prace, które posłużyły nam do przygotowania wystawy. Na nasze zaproszenie do współpracy odpowiedział także lokalny artysta, Waldemar Petryla, przekazując nam swoje prace. Samodzielnie przygotowaliśmy zaproszenie dla władz samorządowych. Przygotowaliśmy i rozwiesiliśmy plakaty informujące na terenie gminy oraz dodatkowo umieściliśmy je w internecie. Otwarcie wystawy miało miejsce 27 marca w budynku Biblioteki Publicznej w Przysietnicy. Wśród zaproszonych przez nas gości była Zofia Golonka, radna gminy i emerytowany dyrektor szkoły w Przysietnicy, Bożena Ogorzały, sołtys, Anna Golonka, wicedyrektor szkoły w Przysietnicy, grono pedagogiczne, magister Mors oraz redaktorka lokalnego portalu informacyjnego Starosądeckie Info. Przedstawiciele gminy w osobie Jacek Lelek, burmistrz gminy Stary Sącz oraz Kazimierz Kizicki, zastępca burmistrza.